Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i pani poseł Marzeny Machałek. Tematem dzisiejszej konferencji jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Pani poseł, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i mam też dla Państwa i za pośrednictwem Państwa bardzo dobrą wiadomość dla dzieci i rodziców. Dzisiaj wpłynie do Sejmu, do tak zwanej laski marszałkowskiej, projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty. Projekt ustawy będzie dotyczył tego, czego domagali się rodzice, a więc wolności wyboru co do edukacji własnych dzieci. Mam przed Państwem tutaj projekt tej ustawy. Ta ustawa dzisiaj, jak powiedziałam, wpłynie do laski marszałkowskiej. Mam przyjemność reprezentować posłów wnioskodawców w sprawie tej kwestii. I najważniejszą sprawą w tej ustawie jest powrót do zapisu, że obowiązek szkolny będzie istniał od 7 roku życia. Powrót do obowiązku szkolnego dla dzieci od 7 roku życia. Chcę powiedzieć jasno, że z wielką radością przyjęliśmy zapowiedzi pani premier dotyczące edukacji i z wielką radością zapowiedzieliśmy, że będziemy dotrzymywać zobowiązań, które daliśmy Polakom. I jednym takim z ważniejszych zobowiązań to jest odwrócenie szkodliwej pseudoreformy przymusowego wcielania 6-letnich dzieci do szkół. Proszę Państwa, ten wniosek jest wnioskiem poselskim formalnie, ale tak w istocie to jest wnioskiem obywatelskim. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, na postulowanie przez Polaków, przez rodziców, przez obywateli, postulowanie pochylenia się nad problemem dzieci 6-letnich, które przez poprzedni rząd zostały przymusowo wcielane do nieprzygotowanych szkół. Mamy ten projekt przygotowany. On zawiera kilka kwestii, między innymi to, że dziecko między 3. a 5. roku życia będzie miało prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Powracamy do zerówek, czyli obowiązkowej edukacji przedszkolnej w wieku 6 lat. Oczywiście chcę powiedzieć jasno, że dzieci 6-letnie będą się uczyć. Będą się uczyć w zerówkach, bowiem zmieniamy podstawę programową. Wracamy do tego, co było za tych czasów, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy ministrem był profesor Legutko i dzieci w zerówkach będą miały naukę czytania i pisania. Ale też chcę powiedzieć, że dla nas najważniejsza jest wolność. Wolność wyboru. To rodzice domagali się odwrócenia szkodliwej pseudoreformy edukacji, szczególnie w tym momencie, który dotyczy dzieci 6-letnich, które musiały iść do szkoły. Ale dzieci 6-letnie będą mogły iść do szkoły i my pozostawiamy taki zapis, że dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie mogło rozpocząć edukację w szkole. I są dwa warunki. To jest dla dzieci urodzonych do 1 września, to jest ta edukacja poprzedzona przebywaniem w przedszkolu, czyli uczęszczaniem do przedszkola, bądź w tym momencie opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj, jeśli dziecko chodziło do przedszkola, urodzone dziecko do końca sierpnia nie będzie musiało mieć opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Proponujemy, bo wszystko jeszcze jest w konsultacji, żeby dzieci urodzone od 1 września do końca grudnia dzieci 6-letnie, te dzieci już były zobowiązane, ich rodzice zobowiązani do uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Proszę Państwa, to są takie najważniejsze rzeczy, a więc powrót do dawnego wieku obowiązku szkolnego, ale też w tej ustawie zawieramy zmiany i zawarte są zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty. Przywracamy weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkół. Przypomnę, że myśmy bardzo mocno walczyli
w 2009 roku, kiedy była ta sławetna, ale niestety nie z dobrej strony wprowadzana zmiana, zarówno jeśli chodzi o sześciolatki, jak i zmiany w organie nadzoru i w kompetencjach kuratora. I wtedy zlikwidowano weto kuratora w sprawie likwidacji szkół. Dzisiaj organ prowadzący, jeśli będzie chciał zlikwidować szkołę, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię, czyli zgodę kuratora. Zwiększamy kompetencje kuratora, bo skoro i będzie tutaj zgoda kuratora konieczna i wymagana na likwidację szkół, będzie też wymagana zgoda kuratora, czy opinia pozytywna kuratora, jeśli chodzi o opiniowanie sieci szkół, to jest bardzo ważne. Zwiększamy kompetencje kuratora, powiem też, bo to jest też bardzo ważne, to wzmocnienie roli kuratora jest bardzo istotne. Będzie też przywrócenie obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty planów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. I to, co jest ważne, myślę, powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Oczywiście szczegóły, będzie to w formie konkursu, szczegóły tego konkursu będą przygotowywane w odpowiednim rozporządzeniu. Proszę Państwa, bardzo krótki czas. 17 było expose pani premier, podkreślę, mówiła i bardzo mocno i stanowczo zapowiedziała zmiany w edukacji i wsłuchiwanie się w głosy Polaków, bo Prawo i Sprawiedliwość nie tylko słucha, ale i słyszy głosy Polaków. Dla nas bardzo ważna jest wolność rodziców, prawo wyboru i ta ustawa, która dzisiaj wpłynie do Sejmu, do procedowania jako projekt poselski, została oczywiście przygotowana we współpracy z ministerstwem, ale przede wszystkim na wniosek Polaków i myślę, że do końca roku będzie przegłosowana i od stycznia będzie zniesiony obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. Dziękuję bardzo. Minister, bardzo proszę. Ja, proszę Państwa, już tylko kilka słów. Rzeczywiście bardzo się cieszymy, że takie tempo i że tak naprawdę do 31 będziemy starali się o podpis pana prezydenta, o podpis pod ustawą już obowiązującą. Jest pełna mobilizacja w polskim Sejmie i ona też jest wynikiem nie tylko konsultacji społecznych, to znaczy podpisanymi podpisami pod wnioskami o przywrócenie wolności w podejmowaniu decyzji, ale również w ciągu pierwszych dwóch tygodni pokazana, zaprojektowana i przedstawiona w zarysie związkom zawodowym, wszystkim reprezentatywnym. Rzeczywiście posłowie również dyskutowali w poszczególnych okręgach na temat rozwiązań. Jest powszechna zgoda. Ustawa jest jednocześnie tak zaprojektowana, żeby ograniczyć do minimum nawet podejrzenie o zamieszanie przy tejże ustawie, że dlatego że poprzedni rząd zrobił wszystko, żeby nie tylko nie zgodzić się z rodzicami, zrobić po swojemu, ale tak naprawdę wbrew organom prowadzącym i nauczycielom, którzy w tej chwili mają duże kłopoty z prowadzeniem właśnie takich klas. Mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Poza tym mamy taką dodatkową możliwość, że dziecko będzie mogło dokończyć edukację, czy dokończyć czas przebywania w pierwszej klasie po to, żeby powtórzyć tę pierwszą klasę. Mamy wyznaczone terminy po to właśnie, żeby dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli mogli się do tego przygotować. I ostatnia taka refleksja. Odwracamy tak naprawdę, proszę Państwa, coś, co było wbrew dziecku. My zmieniamy patrzenie na edukację. Tam najważniejszy jest człowiek, najważniejsze jest dziecko, ale ustawiamy również rodzica i nauczyciela w bardzo partnerskich pozycjach i różne zapisy ustawy wskazywały, oprócz tych, które zakazywały edukacji w przedszkolu, na to, że przedszkole w postaci przedszkola dla sześciolatka miało się nigdy już nie odrodzić. I kilka zapisów ustawowych między innymi wspiera organy prowadzące, które w tej chwili muszą wydatkować ogromne pieniądze na to, żeby dostosować się do ustawy. Już nie muszą.
gdzie nakazano im tworzyć zespoły przedszkolno-szkolne. Przy obostrzeniach wynikających z zapisów między innymi sanepidu to rzeczywiście duże logistyczne i finansowe zadanie dla organów prowadzących. My mówimy, że co najmniej 3 lata przyglądamy się temu, przyglądamy się potrzebom po to, żeby dyskutować o edukacji i zmieniać tę edukację. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania z zakresu konferencji. Adrian Gąbka, Telewizja Superstacja. Ja też z zakresu edukacji, ale konkretnie spytam o seks edukatorów, ponieważ pani parę dni temu w jednym z wywiadów powiedziała, że nie wpuści ich do szkół. No i takie pytanie, dlaczego, jak pani komentuje takie wypowiedzi poprzedniczki, która mówi, że dysponuje obszernym raportem, z którego wynika, że zarówno rodzice, jak i uczniowie chcą edukacji seksualnej. W jaki sposób to będzie respektowane, bo jak wiadomo też wiele szkół samodzielnie zaprasza takich edukatorów. W takim razie, czy będzie to zakazane dla nich? To rzeczywiście słabo ma związek z konferencją, ale szanując pana pytanie, powiem w ten sposób. Od stycznia zaczynamy narodową debatę, ogólnopolską debatę o polskiej edukacji, która potrzebuje ogromnych zmian. Prawdopodobnie te problemy, o których pan tutaj mówi, wybrzmią. Będziemy w związku z tym wspólnie, mam nadzieję, że Polska nie widziała jeszcze takich konsultacji społecznych. Najlepszym dowodem braku konsultacji jest fakt, że tam właśnie, gdzie zaoszczędzono pieniądze w kancelarii premiera, to na konsultacje społeczne. I nie ukrywam, że to właśnie rodzice mówią, że nie chcą terapii na zajęciach i takiej edukacji, że ma mieć to jednak funkcję pedagoga, psychologa, indywidualnych spotkań w zależności od potrzeb. I myślę, że pan redaktor się ze mną zgodzi, że dziecko to rodzina, jak rodzina to rodzice, to oni mają wpływ na wychowanie i myślę, że pan zna ustawę o systemie oświaty. To nie szkoła wychowuje rodzicom dziecko, ale pełni funkcję wsparcia i pomocy. Czyli pani zdaniem to jest tak intymna kwestia, że nie powinna być w szkołach poruszana? Jest to intymna kwestia i myślę, że pan redaktor też się ze mną zgodzi i też nie chciałby uczestniczyć w 30-osobowych grupach, gdzie edukowano by pana redaktora. No mnie edukowano. Ale my o tym właśnie rozmawiamy. No to stąd pytanie. Chociaż ale dzisiaj to rozmawiamy o 6-latkach, tak, i odwróceniu, tak? I myślę, że tym bardziej. Ale to będzie związane z edukacją. Chciałabym, żeby jednak nie łączyć 6-latków z edukacją seksualną. Ale ja nie. To pan redaktor sugeruje, ja tylko odpowiadam na pytanie. Prosiłbym o zadanie pytania przez mikrofon i ustawienie się po lewicy. To jest naprawdę drugorzędna, jeśli nie pięciorzędna kwestia i te tematy będą wybrzmiewać, kiedy będziemy dyskutować o podstawach programowych. Dzień dobry, Kamila Biedrzycka-Osica, TVP Info. I rozumiem, że wychowanie przedszkolne ani zerówka nie są obowiązkowe, w związku z tym chciałam zapytać. Jeszcze, to muszę odpowiedzieć, dobra? Słucham? Nie słyszałam, co pani powiedziała. Będzie zerówka obowiązkowa. Zerówka będzie obowiązkowa, tak? Dobrze, tak. W porządku, bo to nie zostało jeszcze wypowiedziane. Stąd było moje pytanie dotyczące właśnie tego, czy będzie jakaś reforma samego programu, bo bardzo często dzieci w pierwszych klasach uczyły się dokładnie tego samego, czego uczyły się w zerówce, ale rozumiem, że to też się w takiej sytuacji przy obowiązkowej zerówce zmieni. Oczywiście. Tak? Zerówka i my nie likwidujemy uczenia dzieci 6-letnich, my tylko przywracamy normalność i to, czego oczekiwali rodzice, a więc to, że dzieci 6-letnie będą się uczyły w dobrych, przyjaznych, właściwych dla siebie warunkach, czyli w przedszkolu, i to uczenie będzie nazywane klasą zerową. Będzie to klasa zerowa. Obowiązkową klasą zerową. Chcę powiedzieć też, że jeśli państwo się przyjrzycie temu projektowi, a na moment pewnie będzie taka możliwość, to my wydłużamy w kształceniu, dodajemy jeden rok, bo w tym kształceniu, które było poprzednio i które w tej chwili jest z uporem lepszej sprawy wdrażane, skracamy jeden rok uczenia dzieciom, bo pierwsza klasa stała się zerówką, a ze szkół na siłę robiono przedszkola. Dzisiaj zerówka, uczenie, te takie wczesne czytania i pisania obowiązkowo w zerówce i 7-letnie dzieci obowiązkowo do szkoły. Oczywiście są procedury, tak jak były odraczania dzieci 7-letnich,
siedmioletnich przygotowane i są też procedury wolności wyboru, jeśli chodzi o dzieci sześcioletnie, jeśli będą chciały iść do szkoły. Dla nas, tak. Proszę zauważyć, że my utrzymujemy obniżenie wieku, dlatego że dzieci sześcioletnie będą się uczyć w takich warunkach, o których zdecydują rodzice. Albo będzie to zerówka w przedszkolu, albo będzie to szkoła. Proszę zauważyć, że bardzo wielu rodziców, bo rozmawiam z nimi, oni dzwonią, mailują, bardzo poważnie myśli o tym, żeby sześciolatek w tym roku, w następnym roku szkolnym poszedł do szkoły, dlatego że będą bardzo przyjazne klasy, bo po prostu będą dużo mniejsze. Ja chciałam dodać, bo to też warto uporządkować, że 23 grudnia 2008 roku została wprowadzona podstawa programowa, która wyrzuciła uczenie pisania i czytania dla dzieci sześcioletnich w zerówkach. I to było skandaliczne i od tego oczywiście odchodzimy. I to miała być forma presji na rodziców, by posyłali dzieci sześcioletnie do szkół, bo tam by one były uczone pisania i czytania. Pani minister, jeśli jeszcze można, pytanie, które wzbudza już od dłuższego czasu bardzo dużo emocji, czyli likwidacja, albo jak pani to woli nazywać, wygaszanie gimnazjów. Czy w tej ustawie coś o tym jest? Proszę państwa, no przecież myślę, że słuchamy się. Ja mówię bardzo konkretne rzeczy. Ktoś nie chce tego słyszeć, to zadaje, przepraszam panią redaktor, a pani redaktor powtarza, pytania publiczne. To jest zorganizowana akcja dyskutowania o czymś, czego nie ma. Bo proszę zauważyć, że w proszę pretensje między innymi Sławomira Broniarza wysłać, nie do mnie. Jasne, on był u mnie i wydawało mi się, że doszliśmy do porozumienia. Ja spotkałam się z panem Broniarzem. On nie zaprzestaje różnego rodzaju akcji. Proszę państwa, no rzeczywiście pojawiają się jakieś absurdalne wyliczenia. Organy prowadzące uznają, że to jest fakt. Każą i straszą nauczycieli. Nauczyciele zbierają podpisy. Rodzice się denerwują, że ich dzieci przynoszą różnego rodzaju ankiety do domu, kiedy oni absolutnie nie chcą na ten temat dyskutować. Dlatego, że proszę państwa, dopiero kiedy będzie projekt, a projekt może się pojawić wtedy, kiedy będziemy o tym dyskutować. Ja państwu zaproponowałam, koniec grudnia eksperci, którzy są przygotowani do zmian podstaw programowych, ale przede wszystkim, którzy będą uczestniczyć w debacie na temat polskiej edukacji, pod koniec stycznia harmonogram tejże debaty. Wspólnie podejmiemy decyzję. Jedno jest pewne, edukacja tak wyglądać nie może. Jedno jest pewne, na studiach nie mamy przygotowanych studentów. Przypominam o latach zerowych, które w tej chwili są uruchomiane. Przypominam, bezwzględnie muszą być 4 lata liceum. Z drugiej strony dziecko, to najmłodsze, musi pokochać szkołę, musi lubić do niej chodzić, musi nauczyć się tam nie tylko bawić, ale i spełniać określone obowiązki. I tak naprawdę to są dwa determinanty systemu. To, w jaki sposób ten system będziemy zmieniać, to oczywiście zależy od konsultacji społecznych, bo ja chcę, żeby Polacy powiedzieli, nie tylko denerwowali się, że jest źle, choć są tacy wybrańcy, którzy oczywiście mają cudowne szkoły w cudownych miejscach ze specjalnymi programami. Marzenie moje, marzenie wszystkich rodziców jest takie, żeby szkoła publiczna była szkołą marzeń. Joanna Mąkosa, Radio Tok FM. Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące stricte sześciolatków. To jest pytanie, które zadawałam pani minister tydzień temu. A mianowicie chodzi o... miała pani je doprecyzować odpowiedź, jak będzie już gotowy projekt ustawy. A więc chodzi o to, co ma zrobić teraz rodzic czterolatka, który zastanawia się nad posłaniem swojego dziecka ewentualnie do szkoły w wieku 6 lat, a już teraz musi zdecydować, co zrobić z nim w przyszłym roku szkolnym. Czy na przykład posłać go do zerówki, kiedy rekrutacja zaczyna się w marcu. Mówi pani o rodzicu czterolatka. No to rzeczywiście dalekosiężne planowanie przyszłości swojego dziecka. Ale musi zdecydować ten rodzic, czy posłać to dziecko do zerówki. No to, co sugerujemy i co mówi ustawa, obowiązkowa jest zerówka. W związku z tym, żeby pójść do pierwszej klasy, rzeczywiście tę zerówkę powinien, do tej zerówki powinien uczęszczać. Natomiast jeżeli planuje, że jego dziecko w wieku 6 lat pójdzie do szkoły, to ustawa to precyzuje. To znaczy mówi, w takim razie poślij 5-latka
do przedszkola, tak. Choć masz tylko prawo, a nie obowiązek. Dlatego, że ten rok bycia w przedszkolu musi zostać zrealizowany, choć przewidujemy indywidualne sytuacje, w których to poradnia w wypadku wybitnych uzdolnień dziecka lub też bardzo dobrego przystosowania emocjonalnego, społecznego będzie mogła wydać taką opinię. Czy ja dobrze rozumiem, że pięciolatka należałoby teraz zapisać do zerówki? Tak, pięciolatek. Jeżeli rodzice planują, żeby ich dziecko sześcioletnie, tak, to pięciolatek powinien chodzić do zerówki. Powinien. Wtedy, jeżeli jest urodzony do końca sierpnia danego roku kalendarzowego, w którym chce podjąć jako sześciolatek naukę, dobrze by było, żeby był w zerówce, bo wtedy nie będzie potrzebna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli rodzice w jakimś czasie zorientują się o wybitnych zdolnościach swojego dziecka, będą mogli na podstawie opinii. Wtedy, jeśli to dziecko nie chodziło do szkoły, bo to jest albo. Do zerówki. Tak, jeżeli nie chodziło do zerówki, bo to jest albo. W ustawie jest to zaprecyzowane. Tak. Albo chodziło, jeżeli jest do końca sierpnia danego roku, to albo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, albo przedszkole. Zerówka. Napisane jest roczne uczęszczanie do przedszkola, do przygotowania przedszkolna. To jest zerowe, to jest tak zwana zerówka, bo zerówka jako nazwa nie funkcjonuje w ustawie. Czyli to dziecko, które się urodziło do 31 sierpnia będzie albo. Jeśli jest ono od 1 września, urodzone po 1 września, to wtedy opinia poradni jest obowiązkowa. No dobrze, ale jeżeli to dziecko nie będzie chodzić do zerówki w przyszłym roku, a będzie rodzic chciał go posłać jako sześciolatka do szkoły, to co wtedy? Będzie mogło pójść bez zerówki do tej szkoły? Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że ustawa to wyraźnie precyzuje. Myślę, że rodzic czterolatka przeczyta albo jego szkoła, do której będzie chciał puścić dziecko, ewentualnie przedszkole, wyraźnie go poinformuje, że będzie jednak musiał zaplanować już w tej chwili edukację przedszkolną, dlatego że to ona przygotowuje do tejże szkoły i tego sześciolatka do tejże szkoły. I też przypominam, i musicie Państwo o tym pamiętać, że wiele zapisów tej ustawy jest przejściowych. Ono jest na ten rok po to, żeby uratować dzieciaki i rodziców z chaosu, który w tej chwili funkcjonuje. Jeśli pani minister pozwoli, ja powiem, jak to brzmi w ustawie, bo to mam przed sobą. Prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia na wniosek rodziców pod warunkiem. Takie zapisuje ustawa prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia na wniosek rodziców pod warunkiem korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Mamy to rozłącznie, tak? To krótkie pytanie dotyczące tych poradni, bo pojawiają się głosy, że w mniejszych miejscowościach na wsiach będzie problem z dostępem do takich poradni i rodzice tak naprawdę będą mieli de facto zablokowaną drogę posłania swojego dziecka. To jest rzeczywiście pytanie zasadne, ale ono wynika z tego, co zaproponował poprzedni rząd rodzicom. To znaczy obowiązkowe pójście sześcio- i siedmiolatka razem do szkoły. W związku z tym ci rodzice, przypominam, 91 tysięcy dzieci jest odroczonych, szturmowali poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W związku z tym pojawiły się jak grzyby po deszczu poradnie niepubliczne, które wyszły naprzeciw tymże rodzicom. W tej chwili ta sytuacja będzie stabilna, nie będzie takich potrzeb. Proszę zauważyć, ile takich opinii wyeliminowaliśmy. Tak, ale w mniejszych miejscowościach na przykład nie ma takich poradni. Ale ta dzisiaj sytuacja, nie ma tego problemu. Nie ma problemu, to jest sztuczny problem. Nie ma problemu, bo dzisiaj rodzic, który chciał posłać dziecko sześcioletnie do szkoły, na pewno to dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym. I tylko w takiej sytuacji, jeśli ono jest urodzone, dzisiaj jeszcze nie ma zniesionego obowiązku. Będzie zniesiony pod koniec tego roku kalendarzowego, tak? Dzisiaj rodzice są w innej sytuacji prawnej i albo już ci, którzy są objęli wychowaniem przedszkolnym, obowiązkowym dzieci pięcioletnie, albo pewnie będą się starać, a myślę, że problem dotyczy następnych lat, a dzisiaj już będzie wiadomo, jakie wymagania są konieczne. To ostatnie pytanie tylko, czy oceniliście już skutki finansowe wprowadzenia? Tak, oczywiście. Jak to wygląda? Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to dla subwencji oświatowej nie ma to większego znaczenia. To znaczy, my nie poprosimy polskiego
premiera i ministra finansów o dodatkowe pieniądze, dlatego że na te wszystkie niebezpieczeństwa organizacyjne i finansowe, które były związane z połączeniem 6- i 7-latkach, zostały zaplanowane pieniądze bardzo duże, z dużą tak zwaną górką, więc my mamy pieniądze, to po pierwsze. Po drugie przypominam, to będzie ustalane, znaczy to będzie pokazywane na Komisji Edukacji, zapraszam na tę komisję. To po pierwsze. Po drugie przypominam, proszę Państwa, że do systemu w ciągu ostatnich 2 lat na okoliczność przymusu pójścia 6-latka do szkoły zwiększono etaty aż o 23 tysiące. I to też jest okrutne, dlatego że są to etaty tylko na 1-3. Te etaty znikną za już 2 lata, kiedy dzieci zaczną wychodzić ze szkół, bo nie będzie nigdy już takiej kumulacji. W tym oczywiście 13 tysięcy wprost w tym roku do 6- i 7-latka. W związku z tym dyskusja o tym, że ktoś straci pracę, no jest sztuczną dyskusją, dlatego że sztucznie no, te etaty się pojawiły. W związku z tym takich obaw również nie mamy. Dziękuję. Dziękuję. Anna Wittenberg, Dziennik Gazeta Prawna. Pani minister, pani poseł, ja mam kilka pytań. Po pierwsze, bo to nie wybrzmiało, czy dla 5-latków zostanie obowiązek przedszkolny? Prawo. Czyli prawa. Nie będzie już 5-latek miał obowiązku pójść do przedszkola? Tak, tak, tak. Jeśli 7-latek ma obowiązek szkolny, to 6-latek ma obowiązek przedszkolny. Natomiast jeśli dziecko, rodzice planują wcześniej wysłać, czyli jako 6-latka, to wtedy obejmują opieką przedszkolną, wychowaniem przedszkolnym, edukacją przedszkolną dziecko 5-letnie. Jeśli nie zdążyli się zorientować, to wtedy jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dobrze, to teraz drugie moje pytanie jest takie, czy zerówki będą w szkołach czy w przedszkolach? Mówimy o wolności. I tu. I tak, ale w tej chwili przepisy wyglądają tak, że od września 2016... Już, bo pani redaktor widocznie nie wysłuchała tego, kiedy mówiłam o tym dążeniu do tego przez poprzedni rząd, żeby kwestia 6-latków była kwestią nieodwracalną. Mówiłam właśnie o tym przepisie, do którego pani redaktor się odwołuje. Łączenia w zespoły szkół, oddziałów przedszkolnych, prawda? Żeby to były zespoły przedszkolno-szkolne. Raz, że jest awantura wśród organów prowadzących, bo to czasami od kilkuset do ponad miliona złotych, żeby dostosować szkoły. Ten przepis jest odroczony do 2019 roku, po to do tego roku, że zakładam dyskusję i debatę na temat systemu i wszystkie pozostałe zmiany, późniejsze zmiany będą dostosowane do tego, jaki model dobry dla ucznia wybierzemy. Dobrze, i teraz ostatnia rzecz. Czy państwo liczyliście, ile 3-latków może zmieścić się w takim układzie w przedszkolach, bo w tej chwili zostawiacie dla nich prawo? No my policzyliśmy, że w Krakowie przy wykorzystaniu wszystkich absolutnie miejsc i w przedszkolach, i w zerówkach zabraknie miejsc dla ponad 2000 3-latków, w Bydgoszczy dla ponad 8000, w Białymstoku dla prawie 2000. No i tak w większości samorządów. Ja myślę, że samorządy po pierwsze liczyły, kiedy nie znały projektu ustawy. Nie widziały tego wolnościowego rozwiązania. To znaczy, że my dalej zachęcamy 6-latka. Mówimy, że zerówka, tak, jak ją umownie nazywamy, jest w szkole i jest w przedszkolu. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w wielu szkołach oddziały przedszkolne po prostu stały się szkołą, po prostu zmieniono tam tabliczkę. Wystarczy tę tabliczkę odkręcić i mamy dalej oddziały przedszkolne. Więc jakby problem ze starszymi, czyli 6- i 5-latkami przestaje istnieć. Też chcę przypomnieć, bo tego nie zmieniliśmy w ustawie, że 3-latki mają prawo do przedszkoli. To postanowił poprzedni rząd. Dopiero od września 2017 roku, więc nie wiem, co liczą samorządy, bo to nie jest to prawo, które obowiązuje w roku 2016. A oprócz tego my sprawdzaliśmy 3-latki, oczywiście też je liczymy. W tej chwili to wygląda tak, że właściwie 84% 3-latków chce chodzić do przedszkola. Takie są deklaracje. I wreszcie na koniec. W 2013 roku była największa kumulacja dzieci w przedszkolach, prawie 1 300 000. W
W tej chwili, proszę Państwa, i to jest dramat, mam nadzieję, że rządy Prawa i Sprawiedliwości te tendencje odwrócą, dlatego jest w ogóle dyskusja o systemie edukacji, bo za 3 lata wychodzi nam kumulacja i wyższy, a w tej chwili jest tak, że rok do roku 50-60 tysięcy dzieci po prostu nie ma, dlatego że jest ich tak mało. No i w tej chwili mamy około 60 tysięcy wolnych miejsc w przedszkolach. Także biorąc pod uwagę, że to był pierwszy rok, kiedy tylu 7-latków poszło do szkół, to to naprawdę płynnie zostanie rozwiązane. Justyna Wroblewska, Radio Z. Mam takie pytanie nieco spoza zakresu konferencji. Co z nowym kanonem lektur? Taki projekt też powstaje? Projekt będzie powstawał w gronie ekspertów razem ze zmianą podstawy programowej. Zamysł jest taki i tu już bardzo moja indywidualna ocena związana z podstawowym zawodem. To kanon klasyczny, który ma zapewnić kod i tożsamość, ale łączony z nowoczesnością. Żyjemy w XXI wieku, musimy się porozumiewać ze swoimi dziećmi i wnukami, trochę śmiać się z tych samych dowcipów, czy cytować te same fragmenty, nie tylko z filmów, ale i z tekstów literackich, ale oczywiście musimy ich przyzwyczaić, nauczyć właśnie dzięki tej klasyce odbioru nowoczesnych tekstów kultury. Proszę ostatnio. Dobrze? Chciałbym zapytać tylko o ten model debaty, który ma się toczyć przez kolejny okres. Czy to będzie model taki ekspercki i zamknięty, czy można się spodziewać również otwartej dostępności publiczności rodziców, którzy będą mogli w sposób mniej lub bardziej sformalizowany zabierać głos w tej dyskusji? Powtarzam, pod koniec stycznia zostanie ta debata określona i mam nadzieję, że dosyć atrakcyjnie brzmi zapowiedź moja i Ministerstwa Edukacji, że w Polsce takiej debaty nie było. A odpowiedzią niech będzie fakt, że dzisiaj miałam spotkanie z radami rodziców i jest kilka pomysłów, żeby wprost w menu pojawiły się takie miejsca, gdzie rodzice ze swoimi problemami i swoimi pomysłami dotyczącymi podstawy, organizacji szkoły i systemu będą mogli się spotykać. Jeżeli mówię o konsultacjach społecznych, to nigdy nie można pomyśleć, że będą to spotkania zamknięte. To już naprawdę superstacja. Chciałam zapytać o Pani wypowiedź o tym, że nie wpuści Pani seks edukatorów do szkół. Jak sobie Pani wyobraża edukację seksualną? Odpowiadaliśmy na to pytanie, zresztą na pytanie redaktora z Pani stacji. Wystarczy odsłuchać. Na temat 6-latków. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu za udział w konferencji. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.